Moi drodzy, oto więc po miesiącu rozłąki, czyli ponownego przechodzenia za ptyję. Witam was bardzo serdecznie ponownie w wirtualnej Turcji. W nowej serii na kanale, która ma przyjemność na nowo dotyczyć tejże gry, ale tym razem jednego konkretnego rozdziału, czyli kawali. Oto więc miałem przyjemność ukończyć całą grę, zostawiając sobie na sam koniec rzecz jasna Redemption, po której to zaliczeniu dane nam będzie potem poznać historię ojca głównego bohatera. No i cóż ja mogę więcej rzec? Poza tym, że... Oto więc jednocześnie rozpoczynamy kolejny powrót do starej regularności kanału i film, który teraz oglądacie, jest pierwszym cotygodniowym, jaki zamierzam na kanał przesłać. Następne ukażą się już w październiku, a tymczasem lecimy z samym końcem września. I właśnie serią z gry Zaptyje, tym razem rozdziału Kawala. No. W każdym razie... Teraz pozwólcie, że przejdę sobie misję odkupienie i widzę się z wami już pod jej koniec. No i okej, zgodnie z obietnicą widzimy się więc pod koniec ostatniej misji. No i mamy to. Avni Pasza w pełnej okazałości pilnowany przez dwóch bandytów. W sumie fajnie by było, gdybym miał ośmionabojowy pistolet ojca głównego bohatera. Wtedy to byłby taki fajny plot twistowy motyw, zawiązanie fabularne. Czy jak się to tam zwało. No ale cóż, trudno. Zróbmy to na spokojnie. Jasna cholera, co jest? Ty! A więc mnie w końcu zapije dorwało. No tak. A ty, zabiłeś mi ojca. Co? To ty jesteś zbiegłym dzieckiem? No tak. Uciekłem do... No tak. Zabiłeś mi jeszcze matkę, kiedy ze mną uciekała. Oraz ojca przede wszystkim przejmując paskudnie kawale. Ja nie wiem, co powiedzieć. Zaimponowałeś mi swoją odwagą, młodzieńcze. Może skusiłbyś się na usługi do mnie? Nie, nie ma mowy. Nie będę... pracował dla rodzicobójcy. Teraz w tym momencie spotka cię zasłużona kara. Idź do diabła, zdrajco! Pomszczenie! No i dobra, teraz cutscenka, wyglądająca zupełnie inaczej niż... to, z czym mieliśmy do czynienia ostatnim razem. Avni Pasza został zamordowany, a główny bohater tymczasem zajrzał do swojego domu. I odkrył... salony... swojego ojca. Oraz jego dziennik, jak się okazuje.
Klucz, jaki mu został do niego przeznaczony. Otworzona skrytka. A, nie książka, tylko to, co się znajdowało w... To jest pamiętnik! W szufladce na tej, na tym stole. No i teraz już wiemy, jak zostało jak ma przyjemność się łączyć z całością kawalowy rozdział... prikolowy rozdział w kawali. Jak ma przyjemność się łączyć z całością opowieści prikolowy rozdział w kawali. Bo zabicia w niego paszy to jeszcze nie koniec. 10 lat wcześniej, kawala. Oto więc mamy ojca głównego bohatera, który ma przyjemność robić sobie przejażdżkę po kawali. Bardzo pięknej miejscowości. Nie byłem w szoku, jak grałem, że coś takiego rzeczywiście się tutaj znajduje. Ale jedyne, czego brakowało, to misji fabularnych. Proszę Państwa, witamy w domu. Pasza oczywiście ze swoim ośrodkiem. A my zwiedzamy. I trzeba przyznać, że to miasto jest całkiem ładnie rozbudowane. W sumie nie do końca to, co było w Samatii. Ale faktem jest, że wygląda to bardzo fajnie. Tureckie GTA, które nagrywałem na przestrzeni lat 2019-2020. Tutaj ma przyjemność doczekiwać się swojego katarzy prikolowego i że jednak... To jednak się wcale historia tutaj nie skończy, oj nie, nie. I jeszcze ta muzyka. Słuchacie tego tureckiego bitu. Skoro tak jesteśmy zajęci widokami, to poopowiadajmy trochę, co się działo. I refleksje dotyczące kluczowych rzeczy. Również dotyczące odkryć się pewnych przeszłości i zainteresowań. Rozbudowanie swojego zainteresowania grami. Pierwsza dekada XXI wieku, latami 2009 ich przełomem. O! No i dojechaliśmy na miejscu, że też nie zdążyłem o tym poopowiadać. Aż dzieci za nami przybiegły. No ale właśnie, widzicie sami. Właśnie, oto są nasi towarzysze. A to z kolei są nasi towarzysze. Gatanfer, Orhan i Avni, nasz brat. Urbim! Chodź za mną. Nie ta rafa! Dzięki za monedę! No i właśnie tutaj Jakobowi wprowadzona mechanika gwardii w sumie. Dzięki.
Tutaj właśnie mamy wszystko wszelakie do kupienia. No, ewentualnie jakby nam. No. No chyba, że to jest tego rodzaju forma endgame'u, mającego jeszcze skrykolować wydarzenia finalnie z tego świata. No ale dobra. Z okazji wprowadzenia do świata gry możemy sobie wykonać parę misji, niekoniecznie fabularnych, ale za to wczuć się w ten klimat, jaki tutaj mamy zaprezentowany. Tutaj ktoś ma problem z dusznikami, więc to zróbmy. Nie ma to jak kurde powrót do przeszłości totalny. Nowa mechanika, ja przepraszam bardzo, jak już chciałem wspomnieć tego, że... że zwiedzamy te 10 lat temu kawale gdzieś. Zabójca zabity. Ja tu słyszałem kolejnego niegodziwca. Oczywiście również zabawa w tureckiego asasyna wchodzi w grę. No szczerze powiem, że no niestety, miesiąc mi zajęło ukończenie ponowne zapije, by was tutaj teraz zadowolić kolejną serią na kanale. Ponownie zapije, ale tym razem tylko lewego rozdziału kanału. No i ten. Ale co to jest z powodu zlecenia?
Oczywiście. Na uwadze należy mieć, że tak samo jak w podstawce, tak to w właściwej chwili, tak i tutaj też. Można na nas polować, kiedy to będziemy w zamówki. Na upolowanie zapije. Wiecie też. No i sam w sumie nie wiem, co tutaj jeszcze dodać. No właśnie, to ile czasu mi niestety zajęło ukończenie. No niestety praktycznie cały miesiąc, włączając to również po koniec sierpnia. Chociaż przez chwilę, chociaż miałem przyjemność być w poszczególnych miesiącach, nadal wciąż jako tako regularny. No ale też oczywiście, no, ale też oczywiście, no, problemy takie bardziej osobiste, które nie przepadną w momentach zapomnienia, dopóki się one nie ziszczą. Ale póki co właśnie. No i oczywiście też przede wszystkim. Kwestia mojego gameplayowania na kanale. No i serii filmowych, no i filmów, jakie powinny się raczej na tym kanale pojawić, ale coś niestety niezbyt wychodzi. Nie no, w sumie większość misji tutaj widzę, że niekoniecznie jest sens wykonywać w towarzystwie, w doborowym towarzystwie. No chodźcie tutaj, przyjaciele, zobaczmy, co mamy tutaj, z czym mamy tutaj do czynienia. Historyczne artefakty ze starożytnego Rzymu z Kawali. Pogrzeb im do historii. No dobra. Chociaż coś mi się nie wydaje, aby skradanie się było wygodne przy takim framerate. O Boże! Okej, kompanii, wy tutaj sobie zaczekajcie, a ja tymczasem pozwolę sobie samemu rozwiązać pewne problemy. Wy tutaj patrolujcie okolice mieszkańców, dobra? Jasne! No dobra, czyli ruszamy na podwój świata i jeszcze dalej uratować sytuację związaną z historycznymi dobrami w Kawali. W tutejszym miejscu. I zapewne zgaduję, że nie będzie mnie w ogóle słychać przez to, że gra była za głośno. No niestety, ale w sumie tak bywa. Raczej. Na co będzie dalej, jak ten, nagram te zaptyje kawale? Potencjalnie nagram też serię z Assassin's Creed'a Identity, tej dodatkowej kampanii. No i kurde, no trzeba będzie wreszcie ogarnąć te filmy, bo to jest jakaś masakra.
Ej, no i rzeczywiście paru przeciwników jest na okrętach. No ale dobra, spróbujmy się zakraść w miarę. Oczywiście, że się zapadnie pod ziemię. No, póki co to się jeszcze rozkręcam. A na pewno co mogę powiedzieć o Zaptyje, to to, że tym razem udało mi się go przejść już w ciągu gry się update'ując. Co niestety całkowicie... Nie. Ty mała szujo. No też cholerne wiosło mi zasłania. Bardzo ładnie udało mi się jednego gościa zabić przez drugiego.
Ktoś tu widzę chce popływać, co? No, i to by było na tyle. Ale już te widzę okropne cierpienie katuszy przez ten telefon. Ajajaj. No dobra, to wykonamy sobie jeszcze jedno zadanie związane z dłużnikami i zakończymy dzisiejszy odcinek. Bo to jest właśnie taki wstępniak do obecnego tego, z czym mamy do czynienia. No dobra, gdzie? Jak ja nie lubię mieć racji. Dobra, rozstawię mi całkowicie po kontakcie. Wow! No właśnie, leż tam. Znaczy, poddawaj się tam. Poważnie obrywałeś, Avni. No wiem, ale to już jest standard. Znaczy, Salmanie. Poczekajcie, napiję się. No i cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy, jedyny wrześniowy odcinek z Zabtie Kawali. Widzimy się już w następnym miesiącu. Widzimy się już w następnym miesiącu za tydzień. W kolejnym odcinku, a tymczasem żegnam się z wami, a ja tymczasem się z wami żegnam, do usłyszenia w kolejnych odcinkach naszego poznawania losów ojca, głównego bohatera właściwej historii Zabtie. A ja tymczasem się odmeldowuję. A z tymi tutaj sojusznikami to już mniej więcej wiem, co będę musiał zrobić. Do zobaczenia.